i popatrzmy na próbę Adama Małysza. W drugiej serii treningowej był bardzo dobry wynik, ponad 130-metrowa odległość. Teraz też będzie bardzo ładny, najlepszy skok, najlepsza odległość. No ale lądowanie takie, aby ustać, aby nie było upadku, nie było chyba też podpórki. Wprawdzie to kwalifikacje, czołowa dziesiątka, bez oceny sędziowskiej, ale odległość 139 metrów, a więc najdłuższy w konkursie skok. 139 metrów Adama Małysza, świetny wynik, przypominam, rekord skoczni to 140,5 metra, rezultat należący do Simona Amana. No i w dodatku 1/10 odjęte niemal bezwiecznie podczas tej próby reprezentanta Polski. No